Teraz sporo się mówi o tak zwanym programie dla Śląska. W tle mamy problemy sektora węglowego ze względu na postępującą w Unii Europejskiej dekarbonizację. Gdzie tutaj należy upatrywać szans dla regionu i dla górnictwa? Przede wszystkim też z bardzo podstawowego powodu. Pomimo wielu już zmian w sektorze górniczym w Polsce, pomimo również programów osłonowych, zwolnień ponad 10 lat temu sporej części górników, do dzisiaj ten obszar, ten skrawek Polski zatrudnia połowę górników w skali wszystkich państw Unii Europejskiej. Mówię tutaj o górnictwie węgla kamiennego. Także z punktu widzenia również programowego, wsparcia tego procesu reindustrializacji i restrukturyzacji przemysłu na Śląsku, to jest również dobra pozycja negocjacyjna dla polskiego rządu, jeśli chodzi o obszar wsparcia dla tego sektora i przede wszystkim usuwania bardzo również istotnych tych zaniedbań czy zaszłości, które wynikają choćby ze zdewastowanej, bym powiedział, infrastruktury, krajobrazu itd., itd. Dzisiaj program dla Śląska powinien być programem polityki konkretu z znaczonymi środkami finansowymi i przede wszystkim z uwzględnieniem tego programu jako dodatkowego co najmniej elementu wsparcia zarówno regionalnego programu operacyjnego, jak i programów sektorowych ogólnokrajowych. Dla Śląska to, co jest również identyfikowane jako istotny przekaz programowy kongresu, innowacyjna gospodarka jest naturalnym miejscem do kształtowania pomysłów gospodarczych i tworzenia miejsc pracy w oparciu o tą bazę intelektualną szkolnictwa wyższego, technicznego, ale nie tylko i przede wszystkim przedsiębiorców, którzy tutaj funkcjonują i funkcjonują z powodzeniem nie tylko w katowickiej specjalnej strefie ekonomicznej, która się rozrasta, się z tego cieszymy oczywiście.